Hejcie, siemanko, z tej strony VCR, witam was już w kolejnym odcinku z Rush Wars. Tak, postanowiłem, że wydam 500 zł, kupiłem 14 tysięcy gemów, tutaj u góry widać. Kupiłem sobie właśnie 14 tysięcy gemów, kupimy sobie dzisiaj wszystkie pakiety, ale na początku prosimy was o to, żebyście zostawili łapeczkę w górę, a także subskrypcję. Byłbym mega wdzięczny i my zabieramy się, słuchajcie, za kupowanie ofert i dzisiaj sobie wbijemy kolejną ligę właśnie. Wbijemy sobie, to znaczy no, Silver League, wbijemy sobie ligę. A w tym momencie pozwólcie, że właśnie kupimy sobie nową ofertę. No, pójdzie ponad 2000 gemów, ale jest naprawdę bardzo warto. Okej, później będziemy sobie upgrade'ować. Okej, mam to, złapałem to. Super, super haku level. Trzeci haku, trzeci, aha. To za te oferty, okej, dobra. Dobra, i mamy już, chyba że nam wyskoczą kolejne oferty. Znowu nam wyskakują kolejne oferty i powiem wam, że tego byłoby naprawdę bardzo dużo. Tego byłoby naprawdę bardzo dużo. Czekajcie, to ja jeszcze kupię raz taką ofertę. Zu ile ja tych ofert dzisiaj kupię. To jest po prostu masakra. Mam nadzieję, że to się kurde opłaca. Okej, odblokowałem nowe karty, 1500. Dobra, może być, ile wydałem gemów? Ile wydałem gemów? Zaraz zobaczymy. Prawie 5000 wydanych gemów, tylko że golda mam mało, niestety, więc chyba będzie trzeba dokupić golda, ale to zaraz sprawdzimy. Ok, będziemy sobie upgrade'ować jednostki i tak, i będzie nam potrzebna bardzo duża ilość golda. Ja już to widzę, bo jednak tutaj gold w tej grze jest mega ważny, więc nawet proponowałbym wydać z 5000 gemów na samego golda, chociaż tutaj mamy... Aha, tutaj nie mogę kupić, patrzcie się. Nie mogę kupić. Kurde, ale bez sensu, co? Ale bez sensu. A to by się opłacało kupić to. Za 4500. Okej, dobra, mamy teraz troszkę golda, więc dalej lecimy z upgrade'owaniem. Będziemy sobie wbijać kolejny level. Tą pitcherkę sobie. Także dzisiaj będziemy chyba tylko i wyłącznie upgrade'ować karty. Pitcher level 8, okej. Może być. Pitcher level 9 już. Super. Chyba trzeba zacząć tym grać. Ok, pitcher. Level 10. I to jest chyba... Nie, to nie. Myślałem, że to już jest maksymalny level. Ok, ale sporo golda poszło. Dobra, teraz epic, czyli czołg. Ok, zaraz się z tym pobawimy. Ok, chyba że wydajemy wszystkie gemy dzisiaj. O, i to by było może nawet spoko. Dobra, nie mam golda teraz. Nie mam golda, czyli znowu trzeba dokupić golda, level 6, tak jest. Dostałem 10 gemów. Okej, dobra. Kurde, no szkoda. Aha, nowy pakiet będzie za kilka... Dobra, ale dlaczego tego nie mogę? Chyba, że to mi się zmieni. Dobra, to może ja zaczekam, bo szkoda by było wydać tyle hajsu. Chociaż, powiem wam, czekajcie chwilkę. Kupowanie golda w tych grach nie jest za dobrym pomysłem, ale nie mam jak inaczej tego. Gold tutaj jest ważny w tej grze. Okej, dobra, ile teraz kupiłem golda? 7000, dobra, lecimy dalej z upgrade'owaniem. To nawet nie ma co. Kolejny tank teraz, oj, teraz czołgiem będę mógł grać. Bo czołg to jest sztos. Okej, tutaj bazooka. Też bardzo fajna karta, trzeba ją od razu upgrade'ować. Okej, okay. To będzie taki troszkę nudny odcinek, mi się wydaje. Okej, okay, level 4. Leci. Tak wiecie, no na start trzeba coś kurczę wydać w tej grze, no bo to inaczej by nie było. Dobra, kolejny upgrade, level 6, bazooka. Może być i wbijamy zaraz tobie ten global. 4900 gold. I tu mam tanka i tym sobie na pewno zagram, gorilla. Znaczy no to wydaje mi się, że to jest tank, tak, to jest tank. Gorilla, level 3, okej, okay, może być. No i teraz to ja mogę grać, ludzie, teraz to ja sobie mogę grać, naprawdę. Taki nudny odcinek troszkę, co? Zaraz będzie 7 level. Okej, okay, upgrade. Laser. O, tym też będziemy musieli pograć, ale będziemy sobie robić, porobimy sobie osobne odcinki w ogóle. Co to jest za rodzaj karty? Epic to jest też. Spoko, może być. Może być. Może być. 1500 golda. O kurde, serio? Serio? Znowu mi golda braknie. Że ja tak się rzuciłem właśnie. Okej, okay, dobra.
Ja sobie zobaczę za 3 godziny, może mi się zmieni ta oferta, to wtedy bym sobie kupił tego golda 100 tysięcy i to by lepiej wtedy wyglądało już. Okej, tak i lecimy dalej z upgrade'owaniem, chociaż zobaczcie ile tutaj jeszcze jest do upgrade'owania. Kurde mać, masakra. Ale sobie ulepszę od razu te jednostki, żebym miał sobie w czym po prostu przebierać. 300 golda, okej. Dobra, level 6, hotshot. Okej. Dobra. I teraz sobie ulepszę sobie tego heala. Bo ten heal jednak jest dobry, wam powiem. Bardzo mi się podoba. Heal, okej. Upgrade. I mogę go na tyle zrobić. Tyle by było, dobra. 200 golda mi zostało. Chyba jeszcze kupię z tysiaka, kupię, co? Jeszcze raz kupimy sobie 1000 golda. 1000 golda, 1000 golda, okej, dobra, 1000 golda wleciało, super. Aha, jeszcze będziemy musieli kupić, ludzie, jeszcze będziemy musieli kupić. Dobra. Tak, bo jeszcze nas tutaj czeka upgrade za 5000 hajsu. Oj, kurde, to jest bardzo dużo. Dobra, 5000 hajsu, okej, gold. tysięcy mi zostało i mogę teraz w tym momencie zupgrade'ować, tak jest, super, super, cieszy mnie to, 7 level mój, dobra, upgrade, tutaj kolejne upgrade'y jeszcze mamy, ojejku, ile tego jeszcze jest, jeszcze pułapki są, no masakra wam powiem, mortar sobie na pewno ulepszę, ja pierdzielę, serio, tego jest masa, słuchajcie, już 6 minut ulepszamy same karty, o kurde. Dobra, tutaj zrobione. Nie, no ja ogólnie sobie dzisiaj wszystko zrobię, tak jest. Upgrade, okej. Okej. Dobra, super. Dobra, kupujemy tego golda, bo to nie ma co. Chociaż zobaczę, teraz w tym momencie mogę mieć murki już. Ekstra. Tylko szkoda, że do tego nie ma golda. Aha, patrzcie, mogę teraz kupić 10 tysięcy. Super. I to mi się bardziej już opłaca. Aha, w tym momencie kupiłem cały limit golda, 30 tysięcy hajsu. Okej, przechodzimy do upgrade'owania tego. Jak się bawić, to się bawić, gemy kupić i wszystkie rozwalić w pierwszy dzień. Okej, dobra, kupione. Kupione. Zrobione. Tak jest, upgrade. Kanona. Kanon upgrade. No i teraz to, słuchajcie, teraz to ja mogę sobie grać, teraz to no, zrobimy sobie jedną walkę. Bo tak to byśmy zrobili ten odcinek, on by trwał minimum, słuchajcie, 40 minut chyba dzisiaj. Jakbyśmy jeszcze zrobili bardzo duży gameplay. Dobra, upgrade, tak jest. Tutaj kolejny upgrade. No i zostanie mi dość sporo hajsu. Kolejny upgrade. Dobra, to zostało wszystko zupgrade'owane, teraz sobie to zupgrade'uję. Czyli choppera. Okej, zrobione. Okej, ja teraz wziąłbym tak, wziąłbym sobie dwa ten i taką pitcherkę bym sobie wziął i plus heala i spróbujemy sobie zaatakować, okej. Lecimy z koksem, zobaczymy kogo nam wylosuje, ja oczywiście pay to win, jak zawsze VCR wjeżdża. Okej, to powinno być łatwe, chociaż tam była ta gorilla, kurde. Okej, start. Te pitcherki są bardzo szybkie, kurde, może ja niepotrzebnie tego heala wziąłem. O, masakra. Nie, ja będę grać tymi gorylami. Będę grać tymi gorylami. Jezu, patrzcie jak te czołgi szybko poszły. Ale 10 level tych piczerek, no to jest po prostu sztos. Ubiję chociaż jedną wieżę? Powinienem ubić. Nie, powinienem zrobić minimum trójkę. Znaczy minimum, ogólnie powinienem zrobić trójkę. Tak. Bo tutaj wszystko zostało wyczyszczone. W ogóle była bardzo łatwa baza. Była bardzo łatwa baza. Dobra, w ogóle ten czołg, nie wiem, tak jakoś dziwnie się robi, kurczę, że on tak hamuje. Okej. Lecimy z koksem. Lecimy, 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 lecimy. Zaraz to padnie. Troszkę to nudne jest, bo no niestety trzeba czekać na koniec walki. Goldzik wpadł, 32 golda. Okej, super, nice, podoba mi się to. Ja sobie odbieramy plus 6. I collect, okej, collect gold, ale ja muszę zmienić, słuchajcie, taktykę. Muszę zmienić taktykę. Nie wiem właśnie, jak to trzeba odblokować.
To muszę właśnie obczaić, jak to można odblokować. A gdzie jest moja gorilla? Tutaj jest. Dobra, i ten laser. I teraz sobie sprawdzimy. Weźmiemy sobie heala, co? Okej, okay, let's go. Teraz sprawdzimy tę gorillę w akcji. Zobaczymy. Tutaj będzie. Tej wioski nie atakuje. Przewijamy dalej oczywiście. Tutaj jest bazuka. Dobra, mogę w sumie sprawdzić, no bo co mi, słuchajcie, szkodzi. Może puścić wszystkie jednostki, tak? Nie, o Jezu. Prawie klikłem heala. Teraz zobaczymy sobie, jak te gorille atakują. Rakiety. Okej, okay, to jest czwarty level, więc... Rzucimy heala, żeby to wyhealować ładnie. Okej, okay, nice. Będzie jedna wieża ubita, może nawet dwie. Ten laser, powiem wam, że jest dość mocny, kurde, laser. Laser jest mocny. No. Okej, okay. Dobra. Zrobię tylko i wyłącznie dwie gwiazdki. Troszkę słabo, ale chcę wbić tą Silver Ligę. Home, dobra. Czy ja mogę to zupgrade'ować? Muszę mieć 8 level, żeby to zrobić. A niestety do 8 levela nam troszkę tak naprawdę brakuje. Dobra, Gold Mine to sobie odbieramy. Zobaczymy sobie jeszcze raz na te oferty. Jakie tutaj są oferty? Są właśnie takie oferty. Możemy dostać murek ogólnie. I tutaj byśmy mieli już tego... Ej, w sumie kupimy ten. W sumie weźmiemy, no co, no, co nam szkodzi. Okej, okay, dobra. Ja po prostu VCR wykupił wszystko, tak jest, na początku wleciał. Już nam tyle gemów zostało, co nic. Więc ja sobie od razu idę, znowu idę ulepszać. Defense tutaj, tak jest, ulepszymy sobie. Przynajmniej exp nam poleci. Wiecie, exp nam poleci. Dobra, ale czy teraz ja dostanę tego... Czekajcie, muszę sobie coś zobaczyć. Tak, mam tego gościa. Zaraz sobie testujemy z nim skład cały. Tylko dajcie mi chwilkę, zrobimy tak. Dobra, musimy sobie wszystko lepszyć. Tu w ogóle mam jakieś samochodziki. Okej, okay, nice. Co to jest za rodzaj karty? Common. Dość dużo HP, wam powiem. Dość dużo HP. Dobra, ja po prostu zrobię cięcie, bo to nie ma sensu, żebym ja tak przez cały odcinek po prostu ulepszał, więc cięcie wlatuje. Okej, okay, porobiłem upgrade'y i w tym momencie mogę sobie zrobić next level tego haku, czyli haku, nie wiem czy to dobrze wymawiam, na level 5, tak w tym momencie wlatuje i coś tam zostało odblokowane, ale okej, okay, na razie z tym się nie będziemy bawić. Tu oczywiście nam brakuje dość sporo golda, bo jednak, kurde, wam powiem, ten gold... To w tej grze jest mega potrzebny, dobra, znowu kupujemy golda, więc teraz sobie ulepszymy. Okej, okay, zostało ulepszone, w tym momencie zostało nam 6000 golda. Jak to teraz wygląda? Aha, odbieramy sobie, teraz polecą same gwiazdki za obronę. Zobaczmy, mam tutaj generalnie murek. Aha, mogę sobie dodać jednostki, Tylko nie wiem czy... A dobra, z murkiem się nie będziemy bawić, to jest takie coś jak niby jakieś inferno czy coś takiego, kurde. To sobie dam tutaj i mogę jeszcze sobie coś dodać. Mogę sobie dodać właśnie taką bombę, więc okej, dobra. Zapisuję, być może coś wpadnie. Okej, teraz robimy sobie jedną walkę, weźmiemy sobie właśnie tego epika, czyli Rocket Track, bo to jest bardzo dobre. 3 na 7 i jeszcze sobie weźmiemy jedną rzecz, tylko zastanawiam się, co moglibyśmy sobie wziąć. Weźmiemy sobie tego guarda, bo ja mu mówię, że to jest, kurde, guard. Aha, mogę mieć w tym momencie dwa spele. Dobra, teraz atak kosztuje 20, więc lecimy z tematem. Konto dość ładnie w tym momencie będzie wyglądało, będzie się lepiej grało, czy coś tam bam. Okej, dobra, rzucimy sobie tutaj. Aha, tego mogę tutaj generalnie przesuwać. Zrobimy tak. Tak, i te dwa, i let's go. Dobra, start. I zobaczmy, bo on ma coś takiego jak głośnik, więc to jest... O mój Boziu, to jest jakiś rage czy coś. No to teraz, słuchajcie, ja mogę grać. Teraz ja mogę grać w tą grę. Aha, to jest takie ability. Zarąbiste. Powiem wam, że... Kurde, sztos. Sztos. Ja pierdzielę. Czekajcie, wyleczę sobie to. Okej. Okay. To jest 5 level i po prostu moi przeciwnicy w tym momencie
nie mają szans. No i tak mogę grać, słuchajcie, tak ja mogę grać. VCR tak może sobie pykać. Dobra, kolejna liga. Ja uciekam, słuchajcie, grać. Tylko jeszcze sobie sprawdzę tych herosów. Mamy tutaj kolejnego herosa o nazwie Lady Grenage, czy jak to tam się wymawia. I sobie zobaczę, czy ona tutaj gdzieś jest dostępna. A jest dostępna za 2000 gemów. Kurde, ale szkoda by było to wydawać. Może, kurde, może wyleci, nie wiem, może to wyleci ze samych skrzynek. Chociaż czekajcie, może jeszcze jeden atak. Aha, oczywiście jest leczenie tego komandera, ale możemy też, może by się dało bez niego atakować. To jest właśnie ciekawe, czy trzeba czekać. Trzeba, czy nie, nie trzeba. Czy może jest jakiś boost na niego? Heal? Okej, okay, ja może go usunę po prostu. Tak? No słuchajcie, tak jakbym musiał czekać. Nie mogę tego ominąć, chyba że ja coś źle robię. Czekajcie chwilkę. Jeszcze miałem sobie coś sprawdzić. Jeszcze miałem jedną rzecz ważną sprawdzić, ale dobra. Nieważne, tego na pewno nie będę atakować, bo ta jednostka, która tutaj jest, mega mocno mnie irytuje. Okej, okay, Warzone 1, Knur. Dobra, możemy w sumie go zaatakować. Bez żadnego problemu. Okej, okay. Nie, myślę, że to sobie poradzi. Klikamy start i w tym momencie lecą tutaj z koksem. Tak jest, ten mortar nam nie powinien nic chyba zrobić. Okej, teraz w tym momencie tak, przyspieszają. Ten, on idzie do samego przodu. Okej, no to jest, słuchajcie, to jest po prostu uderzenie. To jest, kurde, uderzenie i mój teraz padł. No to nie, źle. Okej, dobra. Wrzucę sobie tutaj heala na to, jak to ładnie... Powiem wam, że to dość fajnie healuje. Dobra, przynajmniej problem z głowy. Okej. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja uciekam, słuchajcie, wbijać gwiazdki. Widzimy się w następnym odcinku. Tak jest z Rush Wars. Mega gierka, podoba mi się. Naprawdę bardzo fajna. Jak to się mówi, świzdu, gwizdu. Tyle kasy poszło. Gdzie? W cholerę. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdro, hejka.